Witajcie, dzisiaj kolejny vlog. I tutaj mamy kurczaki. Zobaczcie, jak już urosły. No duże są, ogromne są, naprawdę. I trzeba je przenieść do kurnika. Pisklaki razem z odchowalnikiem zostały przeniesione do kurnika. Także stoją w tej części, gdzie są przepiórki. I na razie tutaj będą. Tutaj, jak widzicie, nie mają tej siatki. Tam o. Dlatego, żeby im ciepełko nie uciekało po prostu. I słuchajcie, tak prezentuje się gotowy kurnik. Znaczy, obecnie jest to odchowalnik, bo tutaj mamy lampeczkę, grzeje dla pisklusiów, a tak właściwie to już kurczaków. Tutaj mają wysypaną słomę, ścianki i tak się to wszystko prezentuje. Tutaj mają takie drzwiczki. I jak zawsze mój tata zrobił świetną robotę, ja jestem bardzo zadowolona. Tutaj mamy już karmidełko. Myślę, że to dużo już będzie dobre. Myślę, że spokojnie sobie tam sięgną. Natomiast poidełko zostawiłam im jeszcze mało. Tutaj im trochę odsłoniłam tej płachty, jakby co jest pod spodem, żeby nie stało tak na słoniu, bo się trochę przechylało. I wpuszczamy pisklaki. Jak widzicie, kurczaki już w kurniku. Mają tutaj bardzo, bardzo, bardzo duże miejsce. Wam poczekajcie, pokażę. Tyle miejsca mają. Jak na takie małe kurczaki, to jest naprawdę bardzo dużo. I teraz wam troszkę pokażę. I w ogóle pierwszy raz są na słomie, więc są troszeczkę zestresowane. W sensie ja powiedziałam, że to jest kurnik, ale na obecny moment to jest taki odchowalnik, bo ani tu gniazd nie ma, ani grzęd nie ma. No jak widzicie, na razie to jest po prostu taki jakby odchowalnik. Mamy kureczki, a my idziemy zobaczyć, jak tam mają się pisklusie w odchowalniku, w sumie w pewnym sensie można powiedzieć, tylko takim trochę większym, no bo kurnik to, tak jak już mówiłam, nie jest. Na razie. I tutaj mamy pisklusie, nasze kochane, piękne. Jak mają dużo miejsca, zobaczcie, już się nie stresują, tak jak wczoraj. Chodzą sobie, zobaczcie. Zobaczcie, jak urosły. Jakie one już są naprawdę duże w porównaniu z tym, co było. Naprawdę bardzo niedobre. Wymieniłam tutaj pisklaczką poidło na trochę większe, bo widziałam, że trochę sobie z nim nie radziły. Jak widzicie, biegają sobie tutaj cały czas. Podoba im się, że mają duże miejsce i cały czas sobie właśnie brykają i podskakują i podlatują. A tam w tle słychać cały czas przepiórki, które kieją. No, w każdym razie wymieniłam to poidło na większe, bo widziałam, że jest dla nich już troszeczkę za małe. Zobaczcie, jak kurki siedzą na zmianę. No, mamy jedną Dominant Blue, tą moją, którą już miałam. Mamy Sussexę nową. Teraz mamy Dominant Blue nową i znowu mamy Sussexę nową. Siedzą tak na zmianę. Kurczaki, jak widzicie, już na dworze. Tam mają picie i jedzenie w małym karmidełku i w małym poidełku, bo nie chciałam całego dużego tutaj przynosić. Jak widzicie, nie wiedzą, co się dzieje na razie. A tutaj Nussi zagląda. To jest ta wolierka, którą zwykle używam dla przepiórek. Ona jest duża, także mają tutaj dużo miejsca. Teraz akurat nie widać, ale wzięłam je, żeby złapały sobie troszkę witaminki D i pooddychały świeżym powietrzem. Nie widać, dlatego że akurat zaszło słoneczko, ale za chwilę powinno się pojawić, bo dzisiaj bardzo ładnie świeci. O, już wychodzi powoli.
bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania kolejnych i życzę Wam miłego dzionka.